Cześć. Ze spraw formalnych, dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Czasem tak jak teraz, wychodzę do ludzi opowiadać im o różnych rzeczach. Natomiast dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o przejadaniu pensji i o innych rzeczach związanych z content marketingiem. No bo pytanie pierwsze, słuchajcie, właściwie bardzo się cieszę, że mówię na końcu, dlatego że będę nawiązywał do mnóstwa rzeczy, o których mówili moi poprzednicy, z niektórymi się zgadzam, z niektórymi się fundamentalnie nie zgadzam. Natomiast chciałem Was zostawić z dwiema tak naprawdę rzeczami, które chciałbym, żebyście zapamiętali. I oczywiście jest do tego opowieść. Pytanie jest takie, co robicie ze swoją pensją? Zupełnie poważnie. Zależy. Nie? To jest tak, jak co robicie ze swoją emeryturą? Tak jest, kupujemy jedzenie. I teraz, gdybyście za całą pensję kupowali jedzenie, to jest to słabe. Przejedzenie całej pensji jest złe. Dlaczego przejedzenie całej pensji jest złe? Proszę? Albo za dużo jemy, albo za mało zarabiamy. To jest bardzo dobra odpowiedź. Natomiast, okej, okay, za część pensji na pewno kupujemy to jedzenie, natomiast część powinniśmy sobie zostawić, tak? Zostawić na tak zwaną czarną godzinę, bo jeśli przejemy całą swoją pensję, to nie będziemy mieli nic na czarną godzinę, a ta czarna godzina nadejdzie, wierzcie mi. I to nie jest jakby czarna przepowiednia, ona zawsze nadchodzi. Jest też druga strategia. Można całą pensję po prostu gdzieś tam odkładać, inwestować i tak dalej, i tak dalej. Tylko że w tym momencie, jeśli ciśniecie w to, żeby inwestować całą swoją pensję, to też nie jest dobre. Dlaczego? Tak, będziemy głodni. Znaczy, no może nie tyle głodni, bo możesz sobie kupić to jedzenie. Natomiast jeśli nie starcza ci na przyjemności takiego dnia codziennego, to też uważam, że nie jest to najlepsze. Kluczem, właściwie tak jak wszędzie, jest ta złota równowaga. Złota równowaga, jeśli chodzi o odpowiednią część pensji przeznaczoną na inwestowanie, odpowiednią część pensji przeznaczoną na przyjemności. Teraz jeśli rozmawiamy o teoriach ekonomicznych, to tak naprawdę te dwie części pensji można nazwać na dwa sposoby. Tak? To znaczy, że gotówka, którą się odkłada, kumuluje się w tak zwany kapitał. Po angielsku mówimy stock. I to jest pieniądz, który jest nieruchomy, w sensie takim, że my możemy mierzyć jego wartość w konkretnym punkcie czasu. Zupełny sens ma pytanie, ile masz pieniędzy 31 grudnia 2015 roku, ile będziesz miał pieniędzy zgromadzonych 31 grudnia 2015 roku. Natomiast wasza pensja, słuchajcie, to nie jest stok. Jeśli rozmawiamy o zarabianiu albo wydawaniu pieniędzy, to jest pieniądz, który się rusza. I teraz pieniądz, który się rusza, nazywamy przepływem. Po angielsku mówimy flow. Mierzenie tego, ile zarobiliście 31 grudnia 2015 roku, nie ma sensu. Jakby mierzenie flow ma sens tylko wtedy, kiedy dokładamy do niego obecność czasu, czyli ile zarobiłem w grudniu 2015, ile zarobiłem przez cały 2015 rok, to ma sens. I teraz, dlaczego ja Wam o tym mówię na konferencji o content marketingu, nie? Zupełnie poważnie, bo przecież mieliśmy kurde bladę rozmawiać o content marketingu. Wytrzymajcie ze mną jeszcze troszeczkę ekonomii i powiem Wam o strategii marketingowej. Dlaczego? Dlatego, że są badania dotyczące tego, w jaki sposób pewnymi treściami. Na przykład badania Kissmetrics z tego roku pokazują, że 80% aktywności wpisu na Facebooku zachodzi w ciągu godziny po jego opublikowaniu. Dlatego na przykład jeśli czytacie różne poradniki dotyczące content marketingu, to tam jest taka kluczowa kwestia, o której godzinie ja powinienem publikować. Bo to jest kurde blade ważne, tak? Jest to ważne dlatego, że ludzie będą widzieli wasz wpis na Facebooku, 80% ludzi, czy interakcji, czy lajków, czy komentarzy, czy czegokolwiek innego, zajdzie w ciągu godziny po jego opublikowaniu. Teraz jest mnóstwo badań, to zależy oczywiście od widowni, natomiast jest mnóstwo badań, które mówią, że na przykład najlepszym czasem na publikowanie na Facebooku jest tam, nie wiem, koło 9 rano, no bo ludzie przychodzą do roboty, wiecie, i zamiast się wziąć do roboty, no to siadają na fejsie i ogarniają fejsa. Drugi pik taki według badań to jest gdzieś koło pory lunchu, no bo jakby kiedyś robiliśmy przerwę na papierosa, teraz robimy przerwę na Facebooka. No i trzeci pik to jest po godzinie 18, gdzie ludzie też ogarnęli jakby swoje dzienne rzeczy i siadają
żeby nadrobić, co tam, panie, w social mediach. I teraz, jeśli chcecie, żeby wasza wiadomość zdobyła jak najwięcej oczogodzin, o tej jednostce będę jeszcze mówił, o oczogodzinach, to warto by było wcelować się w takie miejsce, gdzie ludzie rzeczywiście tam patrzą. I teraz dlatego my próbujemy się z tym, natomiast 80%, słuchajcie, aktywności w ciągu godziny. Mało tego, 96% całej aktywności, jaką będziecie mieli z jakimkolwiek wpisem na waszym fanpage'u, zajdzie w ciągu pierwszej doby. I to jest tragedia. To jest tragiczne, słuchajcie. Dlatego, że to potem ten wpis ginie w czeluściach Facebooka. Oczywiście, że Facebook zmienia EdgeRank i tam dzieją się różne rzeczy. To znaczy, że jeśli na przykład przy wpisie są gorące komentarze, no to on wyłazi, tak? Wyłazi ludziom i się pokazuje. Natomiast umówmy się, to jest to, co było na poprzednich prezentacjach. Bartek chyba to mówił. Czy nie, to Marcin mówił. Ludzie nie chcą mieć relacji, słuchajcie, z marką. Więc gorące komentarze pod wpisem to jest bardzo rzadka sytuacja, więc ten wpis naprawdę zdechnie. I teraz jest teoria ekonomiczna, która mówi o tych interakcjach, tak? Ta teoria, pokażę wam to na krzywej, bo musimy troszeczkę matematyki wprowadzić. To jest nazwa krzywa dinozaurowa. Zasada Pareto albo Power Law, nazywajcie to jak chcecie, zasada 80-20. Generalnie chodzi o to, że to jest tak zwany długi ogon, czyli 80-90% interakcji w ciągu bardzo krótkiego czasu, a potem nic, cisza, nie? I teraz pytanie jest takie, po co my to robimy? Po co my naparzamy tymi wpisami na Facebooku, skoro one się zachowują tak jak ten głupi dinozaur? Dlaczego to robimy? Robimy to, słuchajcie, dlatego, żeby zdobyć zasięg, żeby zdobyć te oczogodziny. Bo tak naprawdę to, o czym chcę wam powiedzieć, to jest właśnie to, że my, jeśli mamy mierzyć w jakikolwiek sposób skuteczność naszych działań content marketingowych, to jest właściwie podstawowa jednostka. Oczywiście, że mamy sprzedaż, jasne, natomiast nie sprzedacie niczego, jeśli nikt was nie zobaczy. Więc oczogodzina to jest ta jednostka miary informacji w internecie. I teraz mam dla was pytanie, bo powiedzieliśmy sobie, że 96% interakcji z wpisem na Facebooku zachodzi w ciągu pierwszej doby. A teraz weźmy sobie inny kanał. Będziemy mówić o dwóch rzeczach. Będziemy mówić o kanałach i będziemy mówić o formatach, które już tutaj się pojawiły. 96% interakcji wszystkich z wpisem na blogu. Jak długo zajmuje? Jak wam się wydaje? Te same badania Kissmetrixa. 96% interakcji z wpisem na blogu, słuchajcie, zajmuje 2 lata. Czyli tak naprawdę, jeśli tworzycie wpis na blogu, on się zachowuje zupełnie inaczej niż... I teraz ja używam blogu jako pewnego skrótu myślowego, natomiast on się zachowuje zupełnie inaczej niż zachowuje się wpis na Facebooku. Pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, słuchajcie, że ten wpis nie traci na aktualności. Bo teraz to jest... Dlaczego zacząłem od stock i flow? Jeśli produkujecie, słuchajcie, content, jeśli produkujecie treść w marketingu, to produkujecie ją na potrzeby stock albo na potrzeby flow. Produkujecie ją na potrzeby magazynowania albo produkujecie ją na potrzeby takiego czystego przejadania. I teraz wyobraźcie sobie blog, w którym ta interakcja rzeczywiście nie zachodzi tak szybko. Jeśli produkujecie wpis na blogu i ten wpis jest newsem, tak jak newsem na przykład są właściwie wszystkie wpisy na Antywebie, to ten news, on traci aktualność właściwie po tygodniu. Po tygodniu nie ma żadnego powodu, żeby czytać o tym, że coś tam nowy przycisk nie lubię, będzie miał coś tam, bo to się stanie, tak? I w pewnym momencie to przestanie być w jakikolwiek sposób aktualne. I teraz, jeśli produkujecie blog i na tym blogu, słuchajcie, dzisiaj macie 5 artykułów, ale produkujecie jeden na tydzień, to po roku będziecie mieli 50 artykułów. I wartość tego blogu, wartość interakcji w tym blogu, to jest 50 artykułów pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że te artykuły się nie przedawnią. Bo jeśli macie artykuły, które są ważne przez tydzień, to po roku będziecie mieli blog, który ma wartość nadal 5 artykułów. Tak? Nawet 2 artykułów, bo one się przedawnią. Więc produkcję kontentu trzeba rozróżnić na stock i na flow. I teraz zobaczcie, Antyweb to jest typowe medium, nawet bo nie rozmawiamy tylko o Facebooku, rozmawiamy o różnych mediach, to jest typowe medium, które produkuje flow. To są rzeczy, które zapewniają wielki zasięg, natomiast w dłuższej perspektywie bardzo niewielka ilość z tych wpisów zostanie. I teraz trzeba bardzo dużo produkować, słuchajcie, żeby
wybudować takie zaangażowanie. Te same badania Kissmetrics, o których wspominałem, mówią o czymś takim. Jak często trzeba produkować flow, żeby utrzymać największe zaangażowanie użytkowników? I teraz te badania mówią coś następującego. To ma związek z algorytmem Facebooka. Na Facebooku jeden wpis na półtora dnia. Jeśli macie fanpage, słuchajcie, to jeden wpis na półtora dnia zapewnia wam optymalną klikalność. Natomiast Twitter z jego naprawdę wielkim szumem wymaga 4 wpisów dziennie, żeby zapewnić optymalną klikalność. To jest wielka generacja, słuchajcie, flow. Natomiast jeśli robicie blog, czy jakieś inne materiały, które wymagają, tak jak tutaj było powiedziane, naprawdę dużego zaangażowania, to musicie się nastawić na produkcję stok. Tak jak zobaczcie, Wojtek Wawrzak. On ma blog, który się nazywa Prakreacja. I teraz to jest artykuł pod tytułem Jak wysyłać mailing zgodnie z prawem. I teraz dopóki prawo się nie zmieni, ten artykuł będzie aktualny. I teraz on go może wrzucać na media społecznościowe dzisiaj, jutro, za miesiąc, za 5 miesięcy, za rok i tak dalej, i tak dalej. On będzie generował interakcje właśnie dlatego, że ten blok jest projektowany jako stok, a nie jako flow. I teraz jak powinniśmy się zachować? Odpowiedź, tak jak powiedziałem na samym początku, tkwi w tej boskiej równowadze. Tak? To znaczy, że najlepszy z obu światów. Bo my mamy kanały, słuchajcie, które są stok i mamy kanały, które są flow. I teraz tak jak macie te poradniki w waszych reklamówkach, kanał stok, blog, newsletter. Tak? Do newslettera też możemy wracać. Newsletter jest medium społecznościowym i można do niego wracać, natomiast jeśli wysyłacie do niego newsa, w sensie takim, że tam jest napisane 20% zniżki we wszystkich naszych sklepach tylko do jutra, to ja nie mam żadnego powodu, żeby ten mail zostawiać w mojej skrzynce. Ja go skasuję. Natomiast jeśli wyślecie mi artykuł 10 rzeczy, które musisz zrobić, żeby twój blog był lepszy i tak dalej, to ja go nie skasuję i będę do niego wracał. Ludzie wracają do swoich skrzynek, tak? YouTube jest genialnym narzędziem do budowania właśnie materiału, który generuje interakcję przez długi czas. No i papier. Papier jest w obu tych kategoriach, dlatego że papier charakteryzuje się czymś takim, co nazywamy krótkotrwałością, tak? Czyli z jednej strony to, co zapisano na papierze, jest trwałe. Natomiast umówmy się, nie trzymacie już gazet w domu, nie? Jeśli kupujecie nawet papierową gazetę, papierowego Newsweeka, to go wyrzucacie po tygodniu, góra po 2 tygodniach. No i mamy kanały, słuchajcie, które są flow. Jest Facebook, jest Twitter, jest Snapchat, czyli te wszystkie efemeryczne media społecznościowe, ale z drugiej strony Vine jest już kanałem bardzo mocno typu stok. To znaczy, że jest na przykład taki kanał w Polsce, który nazywa się Twoje DIY. Prowadzi go Kasia Ogórek i ona robi materiały na przykład, w jaki sposób tam spreparować dynię na Halloween czy różne takie rzeczy. I to są materiały, które są nakręcone raz, ale to są evergreeny, to znaczy, że po roku można tak naprawdę wrzucić z powrotem ten materiał, nawet nie wrzucać go, bo on tam jest, tylko ludzie go z powrotem wyszukują. Można go podpromować na kanałach typu flow i to działa w sposób genialny. I teraz, tak jak Sebastian mówi o formatach, tak, są formaty typu stok i są formaty typu flow, bo formatem typu stok jest poradnik, zestawienie, artykuł, który nie jest newsem, dokument, jakiś film i tak dalej. To, co Natalia Hatalska kręci na YouTubie, ona dostała grant wideo, jak to się nazywa, Artur, ta nagroda? Grant wideo, coś tam, coś tam. W każdym razie za projekt, który robiła z Orange'em, to cykl filmów dokumentalnych, który się nazywa On Off. I teraz to są rzeczy, które nie mają daty ważności. Recenzja Samsunga Galaxy S4 dzisiaj jest właściwie dla nikogo nieinteresująca, 2 czy 3 generacje później. Natomiast film dokumentalny o tym, w jaki sposób pokolenie reaguje na technologię, to jest właśnie to. Flow, mamy mem. Mamy komentarz, tak, dotyczący, nie wiem, gry Roberta Lewandowskiego wczoraj, czy cokolwiek innego, news, opinia o newsie i tak dalej, i tak dalej. I teraz my uprawiamy, słuchajcie, w naszej strategii content marketingowej, uprawiamy ten stok i uprawiamy flow. Czyli jeśli ja sobie wezmę na przykład fanpage Żywca, to jest coś, co zajumałem oczywiście wczoraj z fanpage'a Żywca, to więc to jest coś, co nie ma właściwie żadnej wartości. Tydzień po nie ma to już właściwie żadnej wartości. Ale z drugiej strony jest zafinansowanie.pl, czyli genialny content od banku ING. I tu zwróćcie uwagę, że te wszystkie rzeczy to są artykuły typu stok, to znaczy takie, które nie stracą właściwie na wartości. Teraz jeśli planujecie swoją strategię content marketingową, to planowanie
stock i flow w kwestii kanałów i formatów, to jest coś, bez czego się nie obejdziecie. To jest coś, czego jakby nigdzie tam nie znalazłem w tych wszystkich poradnikach i tak dalej, ale coś, co powinniście mieć w głowie. I to jest jakby pierwsza rzecz, z którą chciałem was zostawić. No i jest jeszcze druga rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, nawiązując do tego, strasznie mi się podobało to co Sebastian pokazywał, bo to jest genialny wstęp do tego, co ja chciałem wam powiedzieć jako takie podsumowanie jakby teoretyczne, bo ta dwukierunkowość jest bardzo ważna. Bo chciałem wam opowiedzieć o conversation, czyli o przejściu w content marketingu z jednokierunkowej komunikacji, którą robią marketerzy, bo ja w ogóle uważam, słuchajcie, że jeśli jesteście wykształceni jako tradycyjni marketerzy, to jesteście strasznie do chrzanu, jeśli chodzi o robienie content marketingu. Bardzo mi przykro. Sebastian powiedział, że nie rozróżnia między marketingiem a content marketingiem. Sorry, ja rozróżniam. Dlatego, że marketerzy tradycyjni są wykształceni w tej ekonomii 4P, ekonomii, która była zdominowana przez jednokierunkowe kanały. I teraz wejście w dwukierunkowy kanał komunikacji, powiedzenie hej, odpowiedzcie nam, a potem odpowiedzenie klientowi na to, że on tam nie wiem, wrzucił jakiegoś snapa czy cokolwiek innego, to jest coś, co wykracza poza proces planowania tradycyjnego marketingu. I teraz, żeby opowiedzieć wam o konwersacji, o tym, jak sprawić, żeby ludzie pokochali markę. Bo znowu, Marcin powiedział, że ludzie nie kochają marek, odnosząc się do tego wszystkiego, co tutaj było powiedziane. Marcin powiedział, że ludzie nie kochają marek. Ja się z tym też nie zgadzam. Ludzie nie kochają do dupy marketerów. To nie marki są do dupy, to marketerzy są do dupy. I Sebastian pokazywał, że można, nie? Że można robić AIGO i tak dalej, i tak dalej. O to chodzi. Natomiast żeby wiedzieć, jak to robić, musi mieć pewną strukturę. I tę strukturę chcę wam pokazać. Ta struktura nazywa się, i teraz uwaga widzów o słabych nerwach, proszę o wyłączenie aparatów wzrokowych, bo będę mówił, słuchajcie, o trójkącie miłości. Nie trójkącie miłosnym, żeby nie było, tak? Będę mówił o trójkącie miłości. Trójkąt miłości, uwaga, pokazuję. Trójkąt miłości wygląda tak. Natomiast nie jest ważne, jak on wygląda. Ważne jest, słuchajcie, co tam jest. Jest taki amerykański psycholog, który nazywa się Robert Sternberg. I Sternberg, słuchajcie, opracował coś takiego właśnie jak trójkątna teoria miłości. On twierdził, że po pierwsze, dwie wiadomości, dobra i zła. Po pierwsze, dobra wiadomość jest taka, że prawdziwa miłość istnieje. Ekstra, nie? Zła wiadomość jest taka, że ona istnieje tylko przez jakiś czas. Będzie ewoluować i wiecie, nie? Także jak znaleźliście prawdziwą miłość, to jest zła wiadomość. I on twierdzi, słuchajcie, że prawdziwa miłość wymaga trzech składników. Trzech składników, które nazywają się odpowiednio pasja. Pasja w znaczeniu jakby seks, pasja w znaczeniu chemia, hormony i tak dalej, i tak dalej. Drugi składnik prawdziwej miłości nazywa się intymność. Intymność w znaczeniu intymna znajomość potrzeb naszego klienta i tak dalej. I trzeci składnik nazywa się zaangażowanie. I teraz te trzy składniki tworzą miłość prawdziwą, coś, co Sternberg nazywa consummate love. Natomiast istnieją też miłości niedoskonałe. O tych miłościach też chciałem wam słowa dwa powiedzieć. Dlatego, że te niedoskonałe miłości składają się albo z jednego z tych elementów, albo z dwóch. I teraz jeden element, na przykład sama pasja, generuje uczucie, które Sternberg nazywa zauroczeniem. To jest bardzo niedojrzała forma miłości. Nie wiem, czy to mieliście. Ja jestem z Wrocławia. Jak byłem na studiach, to się strasznie zakochiwałem w tramwajach. Nie w sensie, wiecie, że kocham cię numerze siódmy, nie? Tylko wsiadałem sobie do tramwaju, nie? I tam była ona. I ona była piękna. I ona była mądra. Widziałem to, bo jest piękna. Nie? I ja sobie siedziałem i wyobrażałem sobie, jak nazwiemy nasze dzieci i tak dalej, te wszystkie rzeczy. No i potem ona wysiadała. Ja byłem w rozpaczy. Nie? Dzisiaj mamy spoty, to można napisać takie ogłoszenie na Facebooku, że hej, dziewczyno w długim swetrze, byłem spocony po siłce, dlatego nie podszedłem, a ty czytałaś niczego i napisz do mnie. A ja musiałem przybijać, wiecie, ogłoszenia na drzewach, jak ja studiowałem jeszcze. Ale niedoskonałe, już tego nie robię. Tak, już nie jeżdżę tramwajami. Druga forma, słuchajcie, bardzo ważna takiego uczucia, to jest pusta miłość. Pusta miłość to jest uczucie, którym darzycie waszego szefa, bo ono się bierze właściwie tylko i wyłącznie ze spędzania czasu razem, tak? Znaczy nie możecie spać ze swoim szefem, to nie ma pasji. Pusta, nie ma seksu. Pusta miłość, tak? Trzecie uczucie nazywa się lubienie. To jest uczucie, gdzie znowu składa z samej intymności. Spotykacie kogoś na imprezie, cudownie się wam rozmawia, czujecie się, że jesteście bratnimi duszami. Nie planujecie spędzenia czasu ze sobą dużo razem, nie ma między wami seksu, ale to wspomnienie, które wam zostaje, to jest lubienie. To są takie te bardziej prymitywne formy. To też pomiędzy są pewne rzeczy, na przykład romantyczna miłość. Romantyczna miłość, słuchajcie, to jest pasja i intymność połączone. W sensie takim, że
pasja, to hormony, seks, idziecie na randkę, tak? I jest po prostu cudownie, zaczyna grać, motylki w brzuchu, cudawianki, idziecie do łóżka, tak? Potem zaczynacie ze sobą rozmawiać. I okazuje się, że jest ekstra. Nie, naprawdę, że jest ekstra, że się rozumiecie bez słów, że to jest takie, nie? No ale potem się okazuje, że oboje macie 14 lat i rodzice wam nie pozwalają zamieszkać ze sobą. Teraz jeśli w odpowiednim momencie nie dodacie do romantycznej miłości zaangażowania, ona się zmienia. Ona się zmienia w taką ciężką formę miłości. Romeo i Julia to zrobili, tak? Że w pewnym momencie ktoś im nie pozwolił zamieszkać ze sobą, a zabije. Bijemy się, nie? Jak macie romans z żonatym facetem albo z mężatą kobietą, to dokładnie tak samo wygląda. Tak? Seks jest cudowny, rozumiemy się bez słów, ale on spędza wigilię w domu, a choć zabijemy jego żonę. Nie? Nie róbcie tego. Znaczy nie, romansy możecie mieć, ale wiecie, nie zabijajcie żon. Fatalne zauroczenie. Pasja i zaangażowanie, tak? W momencie, kiedy nie mamy tak naprawdę tej więzi intymnej, love-hate relationship, coś takiego. Nie do utrzymania na dłuższą metę, dlatego że pasja nas przyciąga, zamieszkaliśmy ze sobą, popełniliśmy ten błąd, ale nie rozumiemy się w ogóle, więc to jest tragedia. No i prawdziwa przyjaźń, rzecz, która jest do utrzymania na dłuższą metę, dlatego że to jest intymność i zaangażowanie bez seksu. To jest, jeśli jesteście dziewczyną, to jest wasz gej współlokator. Rozumiecie się bez słów, spędzacie ze sobą strasznie dużo czasu, natomiast no, nie ma seksu między wami z oczywistych powodów. Znowu, dlaczego wam o tym wszystkim mówię? Mówię wam o tym dlatego, że jako marketerzy powinniście inwestować w stworzenie tych trzech rzeczy naraz. Pasja, intymność i zaangażowanie. Teraz marketerzy są genialni, słuchajcie, w robieniu zaangażowania. Bo jakby zawłaszczamy przestrzeń i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy całkiem nieźli w generowaniu pasji. Robimy reklamy, słuchajcie, które są w jakiś sposób generują emocje i tak dalej, i tak dalej. Ale jesteśmy jako marketerzy tradycyjni całkowicie do dupy, jeśli chodzi o budowanie intymności. Teraz te trzy rzeczy chciałem wam pokazać na marketingowych już przykładach. Pierwszy przykład, pasja. Z marketingowego punktu widzenia pasja to jest ta silna emocjonalna więź, która jest niekoniecznie pozytywna. I to jest to, o czym mówił Bartek, tak? Marka musi mieć wroga. Genialnie się buduje więź, słuchajcie, emocjonalną z klientem w momencie, kiedy jednoczymy go przeciw komuś. I teraz jeden przykład. Kampania, słuchajcie, społeczna, polska. Jedna z najbardziej skutecznych kampanii zeszłego roku. I ona wygląda tak. Który wozi twoje dziecko. Należało mu się. Sprawdź autobus po numerze rejestracyjnym na www.bezpiecznyautobus.gov.pl. I teraz słuchajcie, robienie pasji. Marketing jest bardzo prosty, wystarczy dodać emocje. Emocje pożyczamy, więc jak walniecie zdjęcie dziecka uśmiechniętego, zawsze działa. Drugi kawałek. Ten, nad którym boleję, to jest intymność, słuchajcie. Intymność dzisiaj jest zupełnie czymś innym niż intymność jeszcze parę lat temu. Natomiast jeśli miałbym tłumaczyć wam intymność, to bym powiedział coś takiego. Intymność to jest dokładna znajomość potrzeb waszych klientów. To jest poczucie, i to jest jakby pierwsza rzecz, dokładna znajomość potrzeb. Ale drugie, ważniejsze, to jest poczucie, że ta komunikacja nie jest masowa. To jest to, na co Sebastian bardzo mocno zwraca uwagę, że ona jest spersonalizowana i jest w kanałach. I teraz
Z psychologicznego punktu widzenia najlepszym sposobem na wybudowanie intymności jest wspólny sekret. Jak my, ja i ty wiemy, gdzie zakopaliśmy ciało, no to mamy specjalną więź do końca życia właściwie. I teraz jak to działa, jeśli chodzi o marketing? Teraz chciałem wam pokazać user-generated content, tak? Czyli ten treść wygenerowaną przez samych użytkowników. To jest sklep internetowy, który nazywa się Koszulkowo. I Koszulkowo jest dosyć specyficznym sklepem, bo to jest sklep, słuchajcie, dla geeków, tak? Czyli te koszulki, które oni robią, to są koszulki dla geeków. I teraz jest sobie geek, który kupił sobie koszulkę Franco 2. Patrzę na was i wiem, że nie wiecie, co to jest Franco 2, nie? Franco dawno temu na 8-bitowych komputerach to była gra. I Franco 2 nigdy nie wyszedł. Jak ktoś chce mieć koszulkę Franco 2, to my wiemy, że on jest graczem. I teraz, jeśli ktoś chce mieć koszulkę, to my wiemy, co ten gracz myśli. Teraz ten koleś pisze coś następującego. Koszulkowo made my day, a Michał Górecki, czyli właściciel Koszulkowa, wygrał internety w tym roku bez kitu. Kupowałem sobie dzisiaj koszulkę Franco 2 i pomyślałem, że zajebiście by było, gdybym wpisał najpopularniejszy cheat w grach komputerowych ever. Jak graliście na 8-bitowcach, słuchajcie, to potem przeszliście na pecety i tam spotkaliście gry ID Software. Te gry ID Software, one miały te same cheat kody. Znaczy, jeśli chcieliście wpisać nieśmiertelność, to były te same kody w każdej grze właściwie. I wpisałem IDDQD. Jak nie znasz, to sobie wygooglaj. Boom, 100% zniżki. I teraz 100% zniżki, słuchajcie, która nigdzie nie była zaanonsowana. Sklep zaprogramowany w taki sposób, żeby wiedział, co jego klienci myślą. Żeby wiedział, jaki kod zniżkowy jego klienci kupią. Jeśli to nie jest intymna znajomość, to kurde blade, nie wiem, co to jest. Tak? I to jest poprzeczka, którą chciałem wam postawić. I teraz, jeśli rozmawiamy o kanałach, to mamy intymne kanały. Możemy mieć stronę internetową, która jest kanałem publicznym, ale jak zainstalujemy na niej live chat, to ta strona staje się kanałem intymnym. Tak? Mamy telefon rozmowy i tutaj nie ma żadnego problemu z identyfikowaniem, że to są kanały, że tak powiem, intymne. Ale aplikacja, którą projektujecie, która jest częścią jakby content marketingowej strategii, ona każdemu powinna wyświetlać kurde blady co innego, bo ona się rozgrywa na najbardziej intymnym ekranie, jaki ludzie mają. Tymczasem ludzie projektują aplikacje, które właściwie każdemu wyświetlają to samo. To jest słabe, strasznie słabe. No i newsletter. Z newsletterem mam tego rodzaju problem, że on używa kanału, który nazywa się mail. I teraz mail jest kanałem po pierwsze intymnym, czyli jesteśmy tylko ty i ja, jeden do jednego. I druga rzecz, to jest kanał dwukierunkowy, to o czym mówi Sebastian, tak? Tymczasem marketerzy, słuchajcie, którzy się biorą za newsletter, robią coś takiego. Jak ja się zapisuję na newsletter na przykład z Sephory, to ja dostaję maila, w którym jest napisane Paweł 20% zniżki we wszystkich naszych sklepach. Ja mówię, bullshit, to trzeba było na billboardzie napisać, bo jakby to nie jest intymna komunikacja. Ale czekajcie, bo jest gorzej. Bo ten mail przychodzi z adresu donotreply@sephora.com. To jest tak, jakbym kurwa zabrał na kolację, zalepił wam buzię taśmą, nie? I byśmy się świetnie bawili, ja bym przynajmniej tak uważał, i potem bym zapytał, ale się świetnie bawimy, nie? Do not reply. Nie tędy droga, słuchajcie. Więc jeśli mierzymy, słuchajcie, a propos pomiaru, tego o czym mówił Sebastian, możemy mierzyć na przykład w newsletterach open rate'y, możemy mierzyć CTR-y, jak dużo ludzi kliknęło to, ale banery, słuchajcie, też mają CTR-y. One nie są intymne. Dla mnie na przykład miarą tego, co pokazywałeś a propos New Mobile czy czegokolwiek innego, to jest właśnie to, reply count. Jak dużo ludzi zdecydowało się na zaangażowanie w drugim kierunku, czyli w tym WhatsAppie, jak dużo ludzi zdecydowało się odpowiedzieć ci na te reklamy i tak dalej, i tak dalej. Teraz ja mam swój newsletter, słuchajcie, który wysyłam do ludzi i to jest właściwie jedyny wskaźnik, którego używam. Tak? Reply count. Oczywiście, że mierzę też kliki i inne rzeczy, ale jeśli ludzie nie odpowiadają na mój newsletter, znaczy, że źle zrobiłem robotę. A ludzie odpowiadają mi na przykład takie rzeczy. I pamiętacie, co mówiłem o wspólnym sekrecie, nie? Wspólny sekret. I teraz kończąc już autentycznie. Zaangażowanie. Zaangażowanie, słuchajcie, ono się pojawia samo. W momencie, kiedy dobrze zrobicie pasję i dobrze zrobicie intymność, zaangażowanie pojawi się samo. Natomiast chodzi o to, żeby spędzić ze sobą mnóstwo czasu, niezależnie od intencji. I dlatego marki wchodzą na te wszystkie efemeryczne kanały, bo dzisiaj dzieciaki nie siedzą na Facebooku. Oni siedzą na Snapchacie. I teraz, jeśli chcecie tam być, musicie zawłaszczyć te rytuały. Znaczy, jeśli ktoś siedzi na Snapchacie, siedzi na Vine, siedzi na, nie wiem, Tinderze czy czymkolwiek innym, powinniście tam kurde blady być. I teraz, kończąc już, chcę wam pokazać jeszcze na sam koniec jedną rzecz. Pokażę wam, co się dzieje w momencie, kiedy zrobicie tę kampanię dobrze, kiedy te trzy pryncypia, intymność, zaangażowanie i pasję, zastosujecie dobrze. To jest kampania, która używa dwukierunkowego medium, które nazywa się SMS. Skierowana do bardzo wąskiego grona, a propos budżetów, o których mówił Artur. Skierowana do bardzo wąskiego grona odbiorców, 200 osób, tak? Bardzo dobrze wytypowana, i używa intymnej komunikacji. To jest kampania, która zaprasza tych 200 użytkowników na festiwal horrorów. Temat festiwalu: inwazja na chatę.
teraz członkowie tego festiwalu dostali MMS z nieznanego numeru ze zdjęciem ich własnego domu. Jeśli chodzi o indywidualizację kontentu, już dalej nie możecie iść. Nie trzeba ich było namawiać, żeby odpowiadali. Nie. Ale z drugiej strony jest cisza. Dopiero za pół godziny dostaje się SMS-a, w którym jest napisane imię: czekamy na ciebie w salonie. Więc w panice googlasz numer. A jak wygooglasz numer, dostajesz następną wiadomość na samej górze: teraz jesteśmy w kuchni. I dopiero jak klikniesz to, dostajesz zaproszenie na festiwal horrorów. I teraz, dlaczego wam to pokazuję? Pokazuję wam to dlatego, trzeba oczywiście wysłać I am dead meat, natomiast skuteczność tej kampanii. 100% ludzi odpowiedziało w ciągu 2 godzin. Takiej skuteczności, słuchajcie, bardzo serdecznie wam życzę. Dziękuję bardzo.